Inkubator kartingowy realizowany przez Suwalski Motokart ma już blisko 10 lat i wciąż znakomicie się sprawdza. Właśnie zakończono kolejny sezon. Jest to program, gdzie młodzi stawiają pierwsze kroki. To może być, mogą być dzieci od lat 6, 7 aż do pełnoletności. I ten program ma za zadanie umożliwić pokazanie sposobu działania takich właśnie pojazdów jak gokart, jak motorower, buggy, pokazać jak działa automatyczne sprzęgło, jak działają, prawda, ewentualnie pojazdy biegowe, żeby na przyszłość była ogólna orientacja o takiej motoryzacji. Udział w zajęciach to nie tylko przyjemność pojeżdżania sobie po torze, choć jest to chyba największa atrakcja, ale nie jedyna. Zajęcia pozwalają również dowiedzieć się co nieco na temat budowy pojazdów, zasady ich działania i pomagają postawić pierwsze kroki w zakresie radzenia sobie z usterkami dostępnych pojazdów. Zdecydowanie jest trudniejsze naprawianie gokarta, bo na przykład było to z tłokiem, mieliśmy problemy, no to trzeba się tam i ubrudzić i trzeba zrozumieć bardziej ten system gokarta i właśnie ten system tłoków i silnika. To jest w miarę trudne. Dorośli członkowie stowarzyszenia robią co mogą, by w najmłodszym pokoleniu Suwałczan zasiać ziarenko sympatii do sportu motorowego. I to właściwie jedyna okazja, w której legalnie młody człowiek może dosiąść maszyny ze znaczną ilością koni, tak? Proporcjonalnie do swojego wieku. Że mają kontakt tak z motoryzacją, że mają kontakt z pojazdami, z hamowaniem, z udziałem w takim, można powiedzieć, nawet symulowanym tłoku ulicznym, bo tam te zajęcia się odbywają oczywiście pod wielkim nadzorem, ale jest jednak tam kilka uczestników zawsze, więc jest duży nacisk składziony na bezpieczeństwo, tak, co trzeba robić, jak się zabezpieczyć, co musi się wydarzyć, tak, żeby można było wsiąść, pojechać i na jakie sygnały trzeba zwracać uwagę. No po prostu już w młodym wieku można dostać dużo nauki, tak, inaczej pobrać dużo nauki od ludzi, którzy na tym się znają, no i wynieść to dla swojego bezpieczeństwa w dorosłe życie. Inkubator dawno już do swoich walorów edukacyjnych przekonał suwalskiego prezydenta. Od kilku lat włodarz miasta chętnie obejmuje zajęcia honorowym patronatem. Tak, mogliśmy tylko liczyć na to, że na prezydenta, tak? I prezydent jak co roku się wywiązał, właściwie nie miał żadnego obowiązku, no ale pomógł nam i dzięki niemu ten sezon kartingowy w naszym rozumieniu zaistniał, tak? I przy okazji tego inkubator kartingowy, tak? I tu z tego miejsca byśmy chcieli mu bardzo podziękować, tak? Że kolejny rok przygarnął nas pod swoje skrzydła. Wspomógł, bo to nie zawsze działa tak, że wszystko jest tak super. No, potrzebna była jego też tutaj wola i chęć, żebyśmy my działali, mogli działać, czyli to dzięki niemu. No i też nie możemy zapomnieć o Urzędzie Miasta, tak, i Wydziale Sportu, bo też naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie, bardzo miło, bardzo pomocnie. I to wszystko, ten zespół, tak, Urzędu Miasta, bo tak go nazywam, był jakby inicjatorem i sprawcą tego, że to wszystko mogło odbyć się. Ten sezon działacze stowarzyszenia uznali za udany. Rosło zainteresowanie ofertą inkubatora. Najaktywniejsi uczestnicy na koniec tegorocznej edycji zostali nagrodzeni drobnymi upominkami i zaproszeni do kontynuowania swojej przygody ze sportem motorowym. Ale jak podkreślił Marcin Kopiczko, skarbnik motokartu, w przyszłym sezonie inkubator pozostaje otwarty na kolejne roczniki zainteresowanych. Chciałem zachęcić do udziału w przyszłym roku w sezonie motokartowym naszym, kartingowym dokładnie. Chodzi o to, że dzięki naszym spotkaniom można rozpocząć swoją przygodę z kartingiem. Wiadomo, jest te początki zawsze gdzieś tam są amatorskie, natomiast potem może się coś większego urodzić.
Chciałem powiedzieć, że po kontakcie z nami możemy sobie popróbować swoich sił na torze, a my jako klubowicze, którzy mamy już troszkę wiedzy na ten temat, możemy pokierować takiego młodego człowieka, jeśli chodzi o zakup ewentualnie własnego sprzętu, bądź nauczyć podstaw obsługi tych maszyn, którymi poruszamy się po torze. Myślę, że inkubator jest świetną ideą, która wprowadza takiego człowieka w tajemnicę tego motorsportu i ewentualnie może to być dalszy ciąg lub tylko jednorazowe spotkanie, ale mamy tą możliwość sprawdzenia sobie swoich umiejętności, swoich pasji, złapanie tego bądź tylko jakaś tam przygoda taka niedzielna. Więc zapraszamy i zachęcamy do udziału. Wolontariusze prowadzący zajęcia w inkubatorze to prawdziwi zapaleńcy, ale też świetni fachowcy, których umiejętności i doświadczenie niejednego dorosłego mogą przyprawić o zawrót głowy. Młodzi ludzie z pewnością trafiają w dobre ręce i wynoszą z zajęć ogrom pożytecznej wiedzy i umiejętności potrzebnych na co dzień. A przy okazji prawdziwą frajdę.